W dzisiejszym odcinku będę mówić o lęku w naszym życiu i o tym, jak sobie z tym lękiem radzić. Zapraszam do oglądania. Najpierw trochę statystyki. Według WHO aż 264 miliony ludzi na świecie cierpi na zaburzenia lękowe i w Europie jest to 5% kobiet, czyli co 20 kobieta i 2% mężczyzn. I są to już osoby, które cierpią na poważne zaburzenia lękowe, takie, które utrudniają im funkcjonowanie. Ale ile osób z nas ma takie chwile, kiedy jest właśnie w lęku? Kiedy nie może zasnąć z powodu lęku? Kiedy lęk nie pozwala nam przed tym, żeby spełniać nasze marzenia, gdyż lękamy się niepowodzenia, lękamy się trudności? Lęk jest tą rzeczą, która nas blokuje. Blokuje nas w tym, żebyśmy spełniali nasze marzenia, żebyśmy wyszli z bezpiecznych granic naszego dotychczasowego życia i robili to, do czego jesteśmy zdolni, do czego jesteśmy powołani. I lęk według definicji jest niepokojem przed czymś, co dopiero ma się zdarzyć, przed niebezpieczeństwem, zagrożeniem, którego jeszcze nie ma, ale które jest prawdopodobne. W odróżnieniu od strachu, bo strach jest niepokojem przed czymś, co już jest, co jest bezpośrednim zagrożeniem lub bezpośrednim bólem. Więc zastanówmy się nad tym, jak pozbyć się lęku. Możemy iść na terapię, możemy zacząć brać leki przeciwlękowe, możemy również ćwiczyć pozytywne myślenie. Ale możemy też sprawdzić, co na ten temat mówi Bóg i zajrzeć do Pisma Świętego. Czytając Pismo Święte możemy natrafić na bardzo wiele przykładów. O tym, żeby się nie lękać, o tym, żeby powierzyć wszystkie nasze troski Bogu, że On zatroszczy się o nas. I dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że Bóg nas kocha i nie chce, żebyśmy byli nieszczęśliwi. On wie, że lęk zatruwa nasz umysł, zatruwa nasze serce, a On chce dla nas szczęścia. On zesłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu i pokonał każdy grzech i każdą naszą słabość. Właśnie Jemu możemy powierzyć wszystkie nasze lęki i całe nasze życie, ogłosić Go swoim Panem i Zbawicielem. I Bóg będzie się o nas troszczył, kiedy będziemy w Jego ręku, będziemy w najlepszym możliwym położeniu. Czytamy o tym w Księdze Izajasza. Nie bój się, bo ja jestem z tobą. Nie lękaj się, bo ja jestem twoim Bogiem. Umocnię cię i będę pomagał tobie. Tak będę cię wspierał. Mą prawą ręką niosącą wyzwolenie. I dalej nie bój się, gdyż cię odkupiłem. Wezwałem cię po imieniu, jesteś mój. Więc kiedy oddajemy swoje życie Bogu, możemy mieć pewność, że On troszczy się o nas. Czytamy też słowa Jezusa z Ewangelii Świętego Jana. Pozostawiam wam pokój, obdarzam was moim pokojem, ale ja nie obdarzam was w taki sposób, jak czyni to świat. Nie pozwólcie, aby wasze serca były wstrząśnięte i nie lękajcie się. Także Jezus ma dla nas pokój, taki, którego nie może zaoferować nam świat. I przyjmując ten pokój do naszego serca, mamy pełnię szczęścia, pełnię pokoju i szukając po ludzku nie znajdziemy czegoś takiego. I Pismo Święte jest przepełnione fragmentami, przykładami tego, że pokładając swoją ufność w Bogu, nie musimy się lękać. A teraz jak w praktyce oddać wszystkie swoje lęki Bogu, całkowicie powierzyć się Mu i przestać się lękać? Ja jeszcze długo po nawróceniu lękałam się o bardzo wiele rzeczy. Lękałam się o bezpieczeństwo moich dzieci, które jeszcze się nie narodziły, o zdrowie swoje, swojego męża, o przyszłość, o pracę. I dlaczego tak działo się w moim życiu? Można na to prosto odpowiedzieć w trzech punktach. Po pierwsze, brakowało mi wiary. Wiara, która jest słaba, powoduje, że różne słabości, różne lęki mogą przychodzić nam, gdyż nie w pełni ufamy Bogu. I czytamy to często w słowach Jezusa do uczniów. Do nich zaś powiedział, czemu się boicie? Wciąż jeszcze nie wierzycie? Więc kiedy nasza wiara będzie mocna, będziemy w pełni wierzyć Bogu, w pełni Mu ufać. I wtedy żaden lęk nie będzie tkwił w naszym sercu. A jak wzmocnić swoją wiarę? Wiara rodzi się ze słuchania. A tym, co się słyszy, jest Słowo Boże. Więc czytając Pismo Święte, nasza wiara będzie wzrastać, gdyż jest to Słowo żywe. Słowo, które przeszywa nasze serca. I zobaczymy na kartach Pisma Świętego to, że Bóg się o nas troszczy, że Bóg nieustannie nas pociesza, nieustannie jest przy nas. I kiedy będziemy czytać Pismo Święte, będziemy trwać we wspólnocie, słuchać również świadectw innych ludzi, świadectw działania Boga w życiu innych ludzi, nasza wiara będzie wzrastać. Będziemy też doświadczać w naszym życiu działania Boga.
I to będzie budować w nas pewność, że Bóg cały czas troszczy się o nas. Po drugie, potrzebowałam otworzyć się na Ducha Świętego, na Jego działanie w moim życiu, gdyż Duch Święty przychodzi z odwagą, przychodzi z pocieszeniem i z takim pokojem, że lęk już nie może gościć w naszym sercu. Czytamy o tym. Bóg bowiem nie dał nam ducha bojaźni, ale mocy, miłości i opanowania. Duch Święty, kiedy przychodzi, zabiera wszelki lęk. I możemy to zobaczyć na przykładzie świętego Piotra, który przed otrzymaniem Ducha Świętego 3 razy wyparł się Jezusa. Wyparł się Go, gdyż lękał się. Lękał się o swoje życie, lękał się, że może grozi mu jakieś niebezpieczeństwo, kiedy powiążą go z Jezusem. Ale kiedy otrzymał Ducha Świętego po pięćdziesiątnicy, zaczął głosić Jezusa z mocą. I nie lękał się realnych gróźb, realnych prześladowań i realnego zagrożenia życia. Gdyż był przepełniony Duchem Świętym, Jego mocą, Jego pokojem, Jego odwagą. I Duch Święty naprawdę tak działa, czego wiele razy doświadczyłam. Więc kiedy prosimy Ducha Świętego, żeby przyszedł, żeby napełnił nas swoim pokojem, żeby zabrał nam lęk, to możemy być pewni, że Duch Święty przyjdzie, bo On zawsze przychodzi, kiedy o Niego prosimy. Musimy być tylko otwarci i pragnąć tego, żeby przyszedł. I tu dochodzimy do trzeciego punktu. Trzecim punktem jest nasz akt woli. Akt woli, że rzeczywiście chcemy oddać Bogu cały nasz lęk, że nie chcemy zostawić go dla siebie i tkwić w tym lęku. Czasami odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, bo bezpiecznie czujemy się tkwiąc w tym lęku, rozmyślając, użalając się nad sobą, nie robiąc kroku naprzód, tkwiąc w tym lęku, tkwiąc w bezpiecznym miejscu. I wydaje nam się to bardzo wygodne. Dlatego musimy szczerze zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście chcemy oddać Bogu lęk, czy chcemy tej wolności, którą On ma dla nas. I to jest bardzo ważna decyzja. A kiedy przychodzi do nas lęk, przychodzi niepokojąca myśl, możemy oddać go Bogu tą prostą i popularną modlitwą. Jezu, Ty się tym zajmij. Zajmij się tym, żebym nie lękała się rzeczami, na które nie mam wpływu. Zajmij się tym, żeby moje serce było wolne. Zajmij się tym, żebym żyła tu i teraz i radowała się z każdej chwili. Kiedy ta myśl z niepokojem będzie wracała, możemy się pomodlić jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz, aby nasze serce było wolne. I ja dostrzegam w moim życiu ogromną zmianę, że odkąd rzeczywiście, realnie oddałam swoje lęki Bogu, one przychodzą coraz rzadziej. A jeżeli przychodzi do mnie niepokojąca myśl, oddaję ją Bogu i moje serce znowu jest wolne. I wiąże się z tym obietnica, którą czytamy w liście do Filipian. O nic się nie martwcie, lecz we wszystkim przedstawiajcie wasze prośby Bogu, modląc się i błagając z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie poznanie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Pokój, który przekracza wszelkie poznanie. Więc nawet w najbardziej tragicznych sytuacjach w naszych sercach będzie pokój i ludzie nie będą tego rozumieć, gdyż ten pokój będzie przewyższał poznanie, a Bóg będzie strzegł naszych myśli, będzie strzegł naszych serc. Dlatego o ten pokój się módlmy i o ten pokój prośmy Boga, abyśmy się nie lękali, aby w naszych sercach była pełnia pokoju. Dlatego zapraszam Was teraz do wspólnej modlitwy. Zapraszam do powtarzania za mną. Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoją miłość, za to, że Ty umarłeś na krzyżu i tam pokonałeś grzech, pokonałeś każdą moją słabość i każdy mój lęk. Oddaję Tobie całe moje życie, moje myśli i moje lęki. I ogłaszam Cię moim jedynym Panem i Zbawicielem, Panem całego mojego życia. I proszę Cię o Ducha Świętego, który napełni mnie pokojem, takim, który przewyższa wszelkie poznanie i poprowadzi mnie do wspólnoty. Amen. To wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia.